Drogi Ojcze, z okazji 25-lecia Twojego pontyfikatu pracownicy Domu Kultury w Jędzborku z całego serca życzę Tobie zdrowia, miłości i łaski Bożej na każdy kolejny dzień Twojej tak ważnej misji dla całego świata. Wskazałeś nam drogę do stworzenia cywilizacji miłości, w której najważniejszym jest wiara, prawda i miłość. Z drżeniem serca pragniemy ofiarować nasz skromny prezent, kilka słów i pieśni, mając poczucie niewymiernego szczęścia, że trafi do Twoich czcigodnych rąk. Kochamy Cię, Ojcze. Z utęsknieniem czekamy na Twój powrót do kraju. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie, tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Serce
miłości. Nie wolno odwracać się od nikogo. Trzeba pomagać. Współczesny człowiek przeżywa lęk przed samotnością, pustką, cierpieniem, przyszłością. Dlatego przez świadectwo siostry Faustyny, skromnej zakonnicy, Chrystus wchodzi w nasze czasy, by wskazać, że źródło ukojenia i nadziei jest w miłosierdziu Boga. Nie róbcie Boga wielkim, nieobecnym. Bóg, bogaty w miłosierdzie, w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. Przestań się lękać. Zaufaj Bogu. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski, która koi ludzkie umysły i serca. Rodzi pokój, gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka. Potrzeba miłosiernej miłości Boga. Żeby
uczyniłeś dla bliźniego, by mu serce Bogiem biło. Gdy zgryzota opanuje twoje serce nieskończone, spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość. Tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie jak patos, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej, tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny, jak suchy ukłon, żeby widzieć, naprawdę zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem jest rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą.
Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. W związku z jubileuszem miliony ludzi w Polsce pielgrzymują na Jasną Górę. Pragnę być jednym z nich. Pragnę wspólnie z nimi modlić się, spełniać posługę Słowa Bożego i Eucharystii. Wspólnie z nimi rozważać wielkie sprawy Boże i sprawy ludzkie i sprawy polskie. Pragnę więc, zanim przybędę tam, gdzie program mnie poprowadzi, od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków, wszystkim, którzy zechcą wspólnie ze mną modlić się i pielgrzymować duchem i sercem, będę serdecznie wdzięczny. Pocałunek ojczystej ziemi porównałem do ucałowania rąk matczynych. Niech on będzie również pocałunkiem pokoju dla wszystkich. Pocałunkiem pokoju dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zechcą się znaleźć w tej wielkiej pielgrzymiej wspólnocie papieża Polaka. Pax vobis. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, pokój Tobie.
łodzi słonecznego złota. Jak chleba kęs, jak człowieka bycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Gdy jest źle.
Thank you.